Chwała Bogu. Kochani, chciałbym was przywitać wersetem z pierwszego listu Piotra, z piątego rozdziału. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Kochani, ja zacząłem takim fragmentem, bo chciałbym o czymś powiedzieć dzisiaj, takim troszkę moimi przemyśleniami, takim słowem, które jest dla mnie ostatnio takie ważne. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że zacznę tak może trochę nietypowo, dlatego że jakiś czas temu czytaliśmy z naszą Anią, z żoną, takie rozważania. To się nazywa Księga Tajemnic. To są rozważania takie oparte na Słowie Bożym. I jedna taka historia mnie bardzo jakby tak zainspirowała. Ale chcę wam powiedzieć, że ja to przeczytam taki fragment tego i to jest w formie takiej przypowieści, wręcz bajki. Kochani, chciałbym wam powiedzieć, że nie martwcie się, później będę się odnosił do słowa Bożego, ale w tym przesłaniu jest taka prawda biblijna przekazana i nie tylko jedna. I chciałbym, żebyście e, słuchając tego, e, nie wiem, czy lubicie, e, przy, takie opowieści, bajki, gdzie e, ci gdzieś poznikały, e, gdzieś tam na górze, ale chcę wam powiedzieć, że za tym jest taka mądrość, e, którą e, w tej historii mogłem, e, mogliśmy doczytać. I jest to bajka, gdzie jest król, jest... E, jego syn Królewicz jest córka króla i są trzej rycerze, którzy chcą zdobyć rękę królewny tej młodej córki króla. Kochani, ja to przeczytam i może nie, nie bądźcie zdziwieni, że czytam coś takiego w tym momencie, bo sam miałem taki dylemat, ale chcę wam powiedzieć, że później będę to też opierał, będę mówił na podstawie Bożego Słowa, a tu też jest taka głęboka myśl i zastanówcie się nad tym. Pieśń o królu. Trzej rycerze siedzieli przy stole, pilnie słuchając słów królewicza. Mój ojciec postanowił oddać swoją córkę za żonę temu z was, który okaże się najbardziej godny jej ręki. Królewicz zawiesił głos i wpatrywał się w zebranych, ogorzałe twarze niosące ślady licznych bitew. W całym królestwie nie było mężniejszych rycerzy od tych, którzy siedzieli teraz przy stole. W całym królestwie nie było też panny piękniejszej od królewskiej córki. Każdy z trójki rycerzy poprosił króla o jej rękę. Monarcha postanowił dać każdemu z nich szansę na wykazanie, że jest godny ręki królewny. Właśnie nadszedł czas próby. Musicie dotrzeć do królewskiego zamku szlakiem przez czarny las. Przez czarny las. Dobrze słyszałeś, odparł królewicz. Zapadła cisza. Rycerze rozmyślali nad tym, co usłyszeli. Wiedzieli, że czarny las to miejsce ciemne i bardzo niebezpieczne. Miejscami las był tam, tam tak gęste, że nigdy nie docierały do niego promienie słońca. Czarny las był też zamieszkany przez wątpiki, małe, złośliwe stworzenia o żółtych oczach. Nie były silne, ale bardzo liczne i przebiegłe. Krążyły legendy, że są to zagubieni podróżni, odmienieni przez ciemność panującą w czarnym lesie. Czy mamy podróżować samotnie? zapytał rycerz o imieniu Karlin. Pytanie to zabrzmiało dziwnie z ust naj, najmężniejszego wojownika w całym królestwie. Siła jego miecza była powszechnie znana, jednak nawet Karlin, w śląjącej zbroi, wiedział, że lepiej nie podróżować samotnie przez czarny las. Każdy z was może wybrać jednego towarzysza podróży. Jak jednak odnajdziemy drogę do zamku w tym pozbawionym światła miejscu, odezwał się Alon. Nie był tak silny jak Karlin, słynął jednak z wielkiej szybkości i zręczności. Szybkość i zręczność na niewiele się jednak zdała, zdadzą kiedy nie wiesz dokąd iść. Królewicz kiwnął głową ze zrozumieniem. Sięgnął do swojej torby, i wyciągnął z niej flet wykonany z kości słoniowej. Na całym świecie są tylko dwa takie instrumenty. Jeden mam ja, a drugi mój ojciec. Przyłożył instrument do ust i za chwilę wydobył z niego przepiękną melodię. Żaden z rycerzy nigdy wcześniej nie słyszał równie kojących dźwięków. Mój ojciec zna też tę melodię. Ta muzyka zaprowadzi was na miejsce, jak to zdziwił się Alon. Król codziennie rano, w południe i wieczorem będzie grał ją, stojąc na murach, zamku. Muzyka będzie waszym przewodnikiem. Czy Ty i ojciec będziecie grać tę samą melodię? Zapytał Kasydion. Tak. Kasydion był rycerzem o wielkim darze spostrzegawczości. Wiedział, widział to, co umykało uwadze innych. Potrafił bezbłędnie odgadnąć, skąd przybywa wędrowiec. Patrząc na brud na jego butach, wystarczyło, że spojrzał komuś w oczy, by stwierdzić, czy ten kłamie, czy łże. Potrafił określić liczebność armii po ilości ptaków spłoszonych żołnierzkim marszem. Pytanie Kasydiona zbiło z tropu dwóch pozostałych rycerzy. Nie, na odpowiedź nie trzeba, było, nie trzeba było jednak długo czekać. Rozważcie niebezpieczeństwa, które przed Wami stoją, i starannie dobierzcie towarzysza. Powiedział królowicz na koniec. Rycerze wzięli sobie radę do serca i następnego dnia o świcie każdy z nich wyjechał konno do czarnego lasu w towarzystwie wybranego kompana. W królewskim zamku nastał czas oczekiwania. Dworzanie zastanawiali się, który z rycerzy zdobędzie rękę królewny. Zgodnie z zapowiedzią, król trzy razy dziennie grał znano, znaną melodię, która niosła się hen. Do czarnego lasu. Trzy razy dziennie, gdy rozbrzmiewała królewska melodia, ludzie zaprzestawali, zaprzestawali swojej pracy i wsłuchiwali się w jej dźwięk. Po wielu dniach oczekiwania strażnik zauważył dwie postacie zwolna wyłaniające się z lasu na polanę. Nie wiadomo było, kim są ci ludzie, ponieważ byli zbyt daleko od zamkowych murów. Król nakazał udzielić im natychmiastowej pomocy i opatrzyć ich rany. Nakarmcie ich, lecz nie mówcie nikomu, kto to taki. Ubierzcie rycerza w, 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 w królewskie szaty. Ich twarze poznamy wieczorem na balu, oznajmił król i nakazał dworzanom rozejść się i zająć się przygotowaniem uczty. Wieczorem salę balową wypełniły radosne odgłosy uczty. Zgromadzeni goście próbowali odgadnąć który z rycerzy przetrwał wyprawę przez czarny las. Wreszcie nadszedł czas, aby przedstawić zwycięzcę. Na sygnał króla zebrani umilkli. Monarcha odegrał na flecie znaną melodię, e, znaną wszystkim melodię. Wszyscy w napięciu oczekiwali na moment, kiedy poznają tożsamość rycerza. Typowano różnie, niektórzy sądzili, że będzie to mocarny karlin, Inni, że sprytny i zwinny Alon. Okazało się jednak, że wyprawę przetrwał najmądrzejszy z całej trójki, Kasydion, który wszedł na salę przy dźwiękach dobrze znanej wszystkim królewskiej melodii. Rycerz złożył uroczysty pokon przed swoim władcą. Opowiedz nam o swojej wyprawie rozkazał król. Dważalnie pochylili się w stronę rycerza, aby nie uronić ani jednego słowa z jego opowieści. Zaatakowały nas zdradliwe wątpiki. Kasydion rozpoczął relację. Zaatakowały nas, lecz daliśmy im odpór. Ukradli nasze konie, lecz i to nas nie zatrzymało. Najgorsze było jednak co innego. Coś, co mogło nas pokonać. Co takiego? zapytała królewna. Wątpiki potrafią doskonale udawać. Udawać? powtórzył zdumiony król. Tak jest mój panie. Naśladowały dźwięk twojego fletu. Ilekroć wychodziłeś na mur, by odegrać swoją melodię, w czarnym lesie z różnych stron rozlegały się setki fletów. Trudno było odróżnić ich dźwięk od twojego. Wszyscy słuchali w całkowitym skupieniu. Kasydion mówił dalej. Nie wiem, co się stało z Karlinem i Alonem. Wiem jednak, że ani siła, ani zręczność nie pomogą rozpoznać brzmienia właściwego instrumentu. Słysząc te słowa, król zadał pytanie, które cisnęło się na usta wszystkim obecnym w sali balowej: Jak więc to możliwe, że tobie się udało? Wybrałem odpowiedniego towarzysza, odpał, odparł rycerz. I gestem zaprosił do siebie niedawnego kompana wyprawy. Dworzanie stali z niedowierzaniem. Towarzyszem Kasydiona okazał się bowiem sam królewicz. W ręku trzymał flet. Wiedziałem, że tylko królowicz umie zagrać melodię, e, królewską melodię wyjaśnił Kasydion. Poprosiłem go, więc aby mi towarzyszył. W czasie podróży królewicz grał melodię. Dzięki temu nauczyłem się rozpoznawać w gąszczu tysiąca fałszywych melodii. Ponieważ znałem Twoją pieśń, mogłem za nią podążać. Kochani, przeczytałem Wam no bajkę, taką, taką przypowieść, takie opowiadanie. I myślę, że jest wieczór, i mam nadzieję, że nie zasnęliście, że jest tym głęboka myśl. Dlatego, że tak czytałem wcześniej ten fragment 1 Piotra 5, 8, 9, wiemy, że w naszym takim chrześcijańskim życiu, kiedy poszliśmy za Jezusa, ta droga jest wąska. I na tej drodze jest ktoś, komu zależy, aby nasze życie było trudniejsze. Posyła pokusy, różne przeciwności do naszego życia, zniechęcenia, wątpliwości. Czasem chce zamieszać w naszych myślach chce, abyśmy gdzieś tam pobłądzili i odeszli. Chce być tym, który nas straszy abyśmy żyli w strachu w jakimś takim przygnębieniu ale. To, co tutaj z tego fragmentu, tej takiej opowieści, tej bajki wynika, to że najważniejsze, to, aby mieć właściwego towarzysza. I myślę, że tego właściwego towarzysza, Pana Jezusa, Ducha Świętego mamy ze sobą, ale ważne jest, abyśmy każdego dnia byli blisko i słuchali tej melodii, tego cichego głosu. I myślę, że każdy z nas chciałby, aby ten, ten cichy głos był taki słyszalny w naszym sercu, abyśmy w tych różnych sytuacjach, chwilach pokus, doświadczeń, czy kiedy idziemy jakąś doliną, e, taką ciemną doliną, czy nawet kiedy doświadczamy różnych fajnych rzeczy, ale kiedy e, przychodzą pokusy, abyśmy mogli usłyszeć Boży głos, abyśmy mogli odebrać jego kierownictwo, abyśmy nie pobłądzili, żebyśmy e, gdzieś tam nie odeszli e, na pobocza. Wiecie i ja nie chcę tu jakiegoś wielkiego wykładu robić. Ja chciałbym takich parę myśli teraz e, przedstawić, które z tego na, tym, na podstawie tego chciałbym e, pewne rzeczy powiedzieć. I e, w jaki sposób usłyszeć głos Boży? I to nie będzie jakiś taki wielki wykład, ale ja chciałbym bardziej mówić o tym, o jakie są przeciwności, w naszym życiu, czy te zewnętrzne, które dotykają nas, które powodują, że możemy się zmagać z tym, że nie, nie słyszymy dobrze Bożego głosu, że gdzieś tam mamy wątpliwości, wołamy, a nie mamy odpowiedzi. I myślę, że zdarza się w naszym życiu, że są takie sytuacje, gdzie e, tak do końca nie jesteśmy pewni, co zrobić, jak zrobić, jaką podjąć nawet decyzję. I myślę, że jest to tak ważne, abyśmy też to, co jest do nas, co może być przeszkodą, aby słyszeć Boży głos w swoim życiu, abyśmy to usuwali, aby nie było tej przeszkody w naszym życiu. Chociaż przeciwnik, ten, który ten jak lew ryczący, nie lew, ale jak lew ryczący, straszy nas, chce nas zastraszyć, chce nas stłamsić. Ale my mamy słuchać tego cichego głosu, tego Bożego głosu, który chce nam dodawać otuchy, prowadzić nas, dodawać nam siły. I myślę, że takim wersetem, który często który czytamy w takich momentach, kiedy zastanawiamy się o słuchaniu Bożego, to jest Ewangeliana, dziesiąty rozdział. Ten zaś, kto wchodzi przez drzwi, jest pasterzem, owiec. Temu odźwierny otwiera, i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdy znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Myślę, że tu jest taki wspaniały taki przykład tego, że nasz pan jest naszym pasterzem że mamy słuchać Jego głosu i mamy znać Jego głos pośród czasami wielu różnych głosów, które gdzieś tam się pojawiają, które dotykają naszego życia, które zagłuszają ten Boży głos. I myślę, że są czasami w naszym życiu takie przeszkody, które powodują, że tak nie do końca potrafimy usłyszeć to Boże wezwanie, Boże kierownictwo. Bo Bóg chce do nas mówić. Chce mówić tak, jak mówił do Adama w ogrodzie, tak jak mówił do wielu mężów bożych na przestrzeni całego, całej Biblii i o tym czytamy. I kiedy otworzymy teraz pierwszą Mojżeszową, trzeci rozdział, dziewiąty, dziesiąty werset. Lecz Pan zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest Twój w ogrodzie, i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Kochani, myślę, że taką rzeczą, o której wiemy, która powoduje to, że czasami nie słyszymy Bożego głosu, jest po prostu trwanie w grzechu, jest grzech. Tutaj widzimy ten pierwszy upadek, kiedy Adam zgrzeszył i w tym momencie ukrył się przed Bogiem. Nie chciał słyszeć Bożego głosu, bał się Go. I myślę, że właśnie grzech jest takim murem, który oddziela nas od tego, aby usłyszeć Boży głos, trwanie w grzechu. I chciałbym, żebyśmy teraz też otworzyli Izajasza, Księgę Izajasza, szósty rozdział, od trzeciego do ósmego wersetu. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza. I dotknął moich ust i rzekł: Oto dotknęło, dotknęło to twoich warg, i usunięta jest twoja wina, a twój grzech jest odpuszczony. A potem usłyszałem głos pana, który rzekł: Kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, pośli mnie. Kochani, znamy ten fragment, myślisz dobrze. Prorok Izajasz miał niesamowitą wizję wywyższonego Pana Jezusa wizję Pana siedzącego na tronie, i dopiero w tej obecności Bożej Izajasz zobaczył swój grzech. Wcześniej nie mógł słyszeć tak Bożego wezwa, wezwania, ale kiedy jego grzech został, został z tego grzechu oczyszczony. Kiedy wyznał swój grzech, został oczyszczony, i dopiero po otrzymaniu tego oczyszczenia Izajasz otrzymał od Boga wezwanie i mógł odpowiedzieć na to wezwanie. Wiecie, my tak często chcemy słyszeć ten werset: kogo pośle, i kto tam pójdzie, i powiedzieć: Oto jestem, pośli mnie. Ale ta odpowiedź to, to wezwanie było następstwem tego oczyszczenia. Czyli to był taki efekt tego, że Bóg mógł powiedzieć do Izajasza, dał mu takie wezwanie, kogo pośle i kto tam pójdzie. I Izajasz mógł odpowiedzieć na jego wezwanie. Kolejnym fragmentem, który chciałbym przeczytać, to jest Druga Samuelowa 12 rozdział który mówi o Dawidzie, mężu Bożym, który jak znamy tę historię, był w takim momencie swojego życia, że no myślę, że połowę przykazań Bożych przestąpił, przy, zgrzeszył, upadł. Jest to historia, kiedy wdał się z Batrzebą i, i cała ta konsekwencja tego. Ale on swojego grzechu nie widział. I kiedy przyszedł do niego Natan i powiedział mu tutaj taki, na podstawie taką historię o pewnym mężu i tak dalej, wtedy Dawid, tutaj czytamy od piątego wersetu, wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: Jako żyje pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłacił czwórnosób, dlatego, że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela: Ja Cię namaściłem na króla nad Izraelem, ja Cię wyrwałem z rąk Saula. Dałem Ci dom Twojego Pana i żony Twojego Pana na Twoje łono. Dałem Ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, dałbym. E, Byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego. Kochani, ten fragment też bardzo dobrze znamy. Postawa Dawida, kiedy upadł w grzech, i on nie widział tego grzechu. Jakoś tak był zaćmiony tym wszystkim. I kiedy przychodzi prorok. O w pierwszym momencie w ogóle nie rozumie tego, co się do niego mówi. Dopiero kiedy Natan do niego jasno i personalnie mówi: „Ty jesteś tym, który zgrzeszył”, Dawid uzmysławia sobie i zaczyna pokutować. Kochani, wcześniej nie mógł tego jakby usłyszeć tego Bożego głosu, bo był trwał w grzechu. Nie mógł usłyszeć jakby Bożego wezwania do pamiętania. Nie dotykało go to. I myślę, że grzech jest właśnie takim murem, który bardzo często oddziela nas od tego, aby usłyszeć głos Boży. Ten cichy głos, który mówi do naszego życia: zrób to, pójdź tam, zobacz, co jest w Twoim życiu. I to jest coś takiego, że jeżeli chcę usłyszeć Boży głos, muszę też odpowiedzieć, muszę być też gotowy na to, aby zrobić z tym, co Bóg do mnie powie. I otwórzmy może Jakuba, pierwszy list do Jakuba, pierwszy rozdział. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samy, samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł, i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w Nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Kochani, tu jest ten fragment, który mówi o lustrze takim, gdzie lustrze Bożego słowa, gdzie przychodzimy. I tak często Bóg do nas mówi przez Boże Słowo i pokazuje nam właśnie tą przeszkodę, która jest w naszym życiu. Ale jeżeli my tylko przyglądniemy się i zobaczymy swój grzech, ale nic z tym nie zrobimy, jeżeli nie wyznamy tego Bogu, Bogu jeżeli nie zerwiemy z tym grzechem, to dalej jesteśmy tymi, którzy tylko się przypatrzyli i odeszli. I myślę, że też takim elementem, który powoduje to, że często nie słyszymy, że czasami nie słyszymy Bożego głosu, jest nieposłuszeństwo. Jest to taka przeszkoda, która powoduje, że zamykamy się na Boży głos, na Boże prowadzenie. I otwórz może ten werset, pierwszy Samuelowa 15, 23. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardził tobą i nie będziesz królem. Kochani, jak poważne są konsekwencje nieposłuszeństwa. Jeżeli Bóg mówi do mnie, że mam się z czymś rozprawić, czy coś zrobić, a tego nie robię, to jest to bardzo poważna rzecz, która skutkuje tym, że trwam w grzechu. W konsekwencji też nie słyszę Bożego głosu, Bożego prowadzenia. Jestem daleko od Boga. I przykładem takiego nieposłuszeństwa był też Jonasz. Może nie będziemy czytać, aby całego tego fragmentu, ani może nawet tej księgi, ale pamiętamy, że był tym, który, którego Bóg wezwał, aby zwiastował Niniwie, a on, jakby znając sytuację, w której była Niniwa, tak naprawdę nie chciał ich pokuty, ich upamiętania, bo do tego go posłał właśnie Bóg, do Niniwy. Więc okazał nieposłuszeństwo, uciekał od Bożej Woli. I jakie jest rozwiązanie tego problemu nieposłuszeństwa grzechu, który jest tym takim murem, który odgradza nas od tego, aby słyszeć Boży głos? Myślę, że przeczytamy ten fragment, pierwszy list jana. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam na grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Kochani, to jest takie rozwiązanie w tej sytuacji, kiedy jest grzech, trwanie w grzechu co mamy zrobić? Wyznanie, pokuta i porzucenie grzechu. To jest to, to, co często ostatnio pastor mówił. I myślę, że też w naszym życiu, jakąś przeszkodą, aby usłyszeć Boży Głos, mogą być różne głosy, które nas dochodzą, mogą być przeszkody takie zewnętrzne, które wpływają na nasze życie. I myślę, że tak, kiedy jest jakaś burza w naszym życiu, jest jakiś sztorm w naszym życiu, takiej przenośni, to też trudno nam usłyszeć Boży głos, usłyszeć to, co mamy zrobić, Boże wezwanie i tak samo, bo może ta burza, ten sztorm nie do końca tak do, dociera do nas, bo jest to coś takiego daleko, ale być może właśnie takie sytuacji, gdzie jest hałas duży, gdzie jest mnóstwo różnych zewnętrznych, takich odgłosów mogą powodować to, że ja nie będę słyszał to, co Bóg do mnie chce powiedzieć osobiście. I czymś takim też może być taki, taki, takie głosy niewiary w naszym życiu. I przeczytałem sobie taki fragment, który mówi o Zachariaszu, to jest z Ewangelii Łukasza. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego, jam jest Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia kiedy się to stanie bo nie uwierzyłeś słowom moim które się wypełnią w swoim czasie kochani kiedy czytam ten fragment to w zasadzie potrafi się wczuć w sytuację Zachariasza czyli to co on tutaj mówi jest jakby prawdą jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku czyli mówi to co widzi czego doświadcza ale otrzymał bożą obietnicę a mimo wszystko nie potrafi uwierzyć to, co mówi do niego Anioł, co do niego mówi Bóg. I dlatego Bóg musiał mu, aby zastosować taką terapię, że zamknął jego usta, aby może nie wypowiadał tych słów niewiary, ale żeby mógł słuchać to, co do niego Bóg mówi. Czasami w naszym życiu też tak może być, że gdzieś tam przez swoje słowa niewiary, braku zaufania. Wypowiadamy takie rzeczy, a Bóg mówi: ucisz się. Nie mów tyle, ale zaufaj mi, skup się na tym, co ja mówię. Może pokutuj z tego, bo tak samo niewiara jest grzechem, czymś, co się Panu Bogu nie podoba. Następne takie głosy, które mogą nam, aby przeszkadzać, to mogą być troski. Może jakieś żądania wobec Pana Boga. I chciałbym, żebyśmy też właśnie Ewangelia Łukasza otworzyli, ale dziesiąty werset. Jest tutaj sytuacja, kiedy Pan Jezus wstąpił do pewnej wioski i niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu, była również jej siostra Maria. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła. Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, aby pełniła posługi, powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej, Pan Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego, Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, której nie będzie jej, która nie będzie jej odjęta. Kochani, kiedy czytam ten fragment, to mogę zobaczyć e, też w swoim życiu, że często troski takie nawet e, coś, co by się z pozoru wydawało dobre, czyli e, zabieganie o wiele rzeczy, gonitwa, troska o dom, e, mogą spowod spowodować to, że e, będę po prostu zabiegany, zapracowany, a nie będę miał tego czasu, e, tak tutaj. Maria, która usiadła u stóp Jezusa, aby słuchać. Kochani, myślę, że to jest to, tak, co często też się może nam zdarzyć. Jesteśmy w, takim, w takich czasach, gdzie praca, nasze obowiązki, mimo różnych i wielu udogodnień, które mają nam pomagać w życiu, różnych urządzeń, powoduje to, że często jesteśmy zatroskani, zabiegani i nie potrafimy też tak naprawdę spokojnie usiąść przed Bogiem, przed Bożym słowem, aby usłyszeć jego głos, żeby się zastanowić, aby mieć taki czas cichy czas z Bogiem, taki konkretny. I to co tutaj jest też tak pokazane, właśnie te troski ale też takie żądania wobec Boga, takie pretensje, też mogą być takim powodem czegoś takiego, że Marta tutaj miała pretensje wręcz do Pana Jezusa. Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą? Kochani, czasami możemy się nawet porównywać z kimś i mówić, no Panie, no, jemu jest łatwiej, dlaczego mi tak ciężko, dlaczego ja mam tak podgórkę? a on tak sobie jakoś luźniej żyje i ma więcej czasu może, więcej czasu na społeczność. Kochani, to może być tylko wymówka, bo Pan Jezus nam e, mówi, że Maria mia, wybrała po prostu dobrą cząstkę, wybrała, miała właściwe priorytety w swoim życiu, czyli słuchanie Bożego głosu. To, co mówi Pan Jezus, było dla niej najważniejsze. Takim Przykładem, też, który sobie tutaj zanotowałem odnośnie troski, która ta, te troski spowodowały, to, że uczniowie pana Jezusa nie mogli odebrać tego, co do nich mówi, nie mogli zrozumieć to, co do nich mówi, jest ten fragment z Mateusza. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeszcie się kwasu faryzeuszów. I Sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł, mało wierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, że ani, nie rozumiecie ani nie pamiętacie tych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy i ile koszów zebraliśmy? Ani tych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy i ile koszów zebraliście? Jakże to jest, że nie rozumiecie, że Wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Kochani, ten fragment pokazuje właśnie też tak dobitnie, że troska, problemy, które z nas przygniatają, mogą spowodować to, że, że nie usłyszymy tego co Bóg do nas tak naprawdę chce powiedzieć. Możemy być tak, aby przytłoczeni tymi problemami, zadaniem może, którego nie potrafimy zrealizować, że skupimy się na tym problemie, a nie na tym, co tak naprawdę Pan Bóg chce nam powiedzieć. Zastanówmy się nad tym, czy czasem tak w naszym życiu nie jest, że właśnie problem, który jak góra pojawi się przed naszym życiem, nie, nie widzimy aby rozwiązania, nie widzimy co zrobić i skupiamy się na tym, a nie tym, co Bóg nam chce tak naprawdę powiedzieć, że nie potrafimy się w tym momencie wyciszyć, zostawić tego problemu, oddać go Panu Bogu. Ja wiem, że łatwo mi się mówi, a wiem, że w swoim życiu też takie błędy popełniam, gdzie właśnie troski, jakieś problemy przygniatają moje życie i gdzieś tam zaczynamy, że tak powiem, się blokować. Nie mamy pokoju, nie mamy takiej radości, nie mam wyciszenia, aby usłyszeć Boży Głos. I myślę, że też e, takimi następnymi rzeczami, które nas rozpraszają, którą, które powodują to, że nie słyszymy Bożego Głosu, mogą być e, głosy otaczającego nas zewnętrznego świata, ludzi, którzy są wokół nas. I przeczytajmy może właśnie taki fragment, który mówi e, o panu Jezusie i jego postawie w tej sytuacji. To jest Mateusza, Ewangelia Mateusza, dziewiąty rozdział. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi i naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za rękę, i wstała dziewczynka. Kochani, Pan Jezus nie pozwolił sobie, aby ten tumult, te głosy, ten zgiełk, który był wokół tej sytuacji, Spowodowały to, aby on w tej sytuacji był w jakiś sposób nie mógł słyszeć głosu ojca. A tak często jest w naszym życiu, że czy w moim życiu, nie wiem czy waszym, że gdzieś właśnie takie zewnętrzne sytuacje inni ludzie, czy presja zewnętrzna, opinii różnych ludzi powoduje to, że w jaki sposób nie potrafimy Boże, odebrać Bożego e, kierownictwa, Bożego prowadzenia, Bożej rady, Bożej zachęty. I myślę, że tutaj Pan Jezus daje taką jasną i konkretną e, odpowiedź, że musimy wyciszyć się, mieć czas właśnie e, sam na sam z, z Bogiem, żeby usłyszeć ten głos, a nie pozwolić sobie, aby te zewnętrzne rzeczy powodowały w naszym życiu zamieszanie. Wiecie, kiedy czytałem tę opowieść, tę bajkę na początku. Tam też były sytuacje, o których mówił ten rycerz, że szli przez czarny las. Czasem w naszym życiu też jest tak, że jest ciemna dolina. Są trudne sytuacje, gdzie musimy walczyć. Jesteśmy też tak jak ci rycerze, jesteśmy też Bożej armii, i nie mamy polegać na własnej e, sile, na własnym sprycie, własnym rozumie, ale musimy mieć kogoś, kto nas prowadzi, musimy być go blisko. Musimy słyszeć ten właściwy głos: głos Jezusa, głos Ducha Świętego, aby zwycięsko iść przez życie, aby dojść do celu, aby być zwycięzcami. I chcę Wam powiedzieć, że jest to takie dla mnie. Otrzeźwiające, a jednocześnie zachęcające, bo wiem, że nie muszę iść przez życie sam i o tym dobrze wiemy, ale wiem, że musimy być blisko pana Jezusa, aby słyszeć jego głos, wsłuchiwać się w niego każdego dnia i być blisko niego. Wiecie, często cytujemy z, z pierwszej księgi Samuela 30. To, co powiedział Samuel: Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Wiecie, ja wierzę, że każdy z nas chciałby być, chce tak mówić w swoim życiu. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Pytanie: czy pozwalam Duchowi Świętemu, Bogu, czy przez Boże Słowo, czy przez cichy głos, czy przez nawet inną osobę, przez inne osoby powiedzieć do swojego życia? I pozwalam sobie usłyszeć ten głos. W objawieniu świętego Jana często są tam wezwania do zboru. Kto ma uszy, niechaj słucha do zborów. Wiecie, czytaliśmy wcześniej też ten fragment, właśnie z Łukasza, dziesiątego rozdziału, właśnie Maria, Marta. Kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że Maria wybrała tę dobrą cząstkę, czyli co zrobiła? Usiadła u stóp Pana Jezusa, słuchała. Nie była nastawiona na robienie w tym momencie, na czynienie, na zabieganie, ale słuchała. Była w tej pozycji, takiej usiadła u stóp. Nie wiem do końca, jak to w tej kulturze dawniej było. Krzeseł nie było, była trochę inna sytuacja, ale dla mnie to, że usiadła u stóp pana Jezusa, znaczy to, że uniżyła się, była w pokorze takiej uległości i chciała słuchać wszystkiego, co mówi pan Jezus. Niezależnie co powie, czy to będą twarde słowa, czy, czy słowa zachęty, pocieszenia, ale wszystkiego chciała słuchać. Czyli w uniżeniu, w, takim, w takiej pokorze. I myślę, że to jest też to dla nas taki wzór, że. Musimy mieć taki, e, takie nastawienie, aby słuchać Bożego głosu. Pamiętam, że kiedyś czytałem ten werset, e, już tak powoli kończę e, ten werset z Izajasza z 50 e, rozdziału. Fragment odnosi się do Pana Jezusa. Wszechmocny dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmocny pan otworzył moje ucho, a ja nie sprzeciwiłem się ani się nie cofnąłem. Kochani, to dotyczy też nas. Każdego ranka mamy słuchać Bożego głosu. Mamy otwierać swoje uszy na to, co Mu chce powiedzieć do nas. Wiecie, ja myślę, że ostatni raz, jak usługiwałem, to też coś podobnego mówiłem. Jakby tak weryfikuję swoje życie, zastanawiam się, na ile się w moim życiu zmieniło. Czy każdego ranka słucham Bożego głosu, czy, czy jestem zmęczony i coś pośpiechu robię? Kochani, zadajmy sobie to pytanie, czy, czy mój. Moje uszy są nastawione na słuchanie Bożego głosu, na to, co chce mi powiedzieć już samego rana, a tak też chce mnie prowadzić w każdej chwili mojego życia. I myślę, że takich fragmentów można by było wiele słuchać, czytać i zastanawiać się, ale myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy tak na poważnie, żeby miasto na poważnie wziął to, że ja potrzebuję być blisko Jezusa. I muszę słyszeć jego głos, bo inaczej będę pobity, będę gdzieś tam zatrzymany. A Boże plany wobec mnie i ciebie są takie, abyśmy byli zwycięzcami na tej, w tej pielgrzymce, w tej ziemskiej pielgrzymce, abyśmy byli zwycięzcami. Tymi, którzy idą naprzód, zwyciężają, żyją życiem świętym, idą z Ewangelią, głoszą Ewangelię, ale swoim życiem też pokazują, że są blisko Jezusa. Tego wam życzę i dziękuję za, za to, że wysłuchaliście tego, co chciałem dzisiaj, z czym się chciałem dzisiaj podzielić. Amen.